Starożytne intro. Ale okej. Dobra, więc kontynuujemy przygodę. Motorki miło siadły. Na czym to stanęło? Że po prostu zabrakło czasu i tyle i jedziemy chyba dalej. Tak, to jest ten obóz. Liczyłem, że tu będzie benzyna. I niestety jej nie było. Więc jedziemy dalej. Aż kiedyś będzie. Na stówę tu jest... W najgorszym wypadku wyjedziemy pod górę i zjedziemy na luzie. Teraz to będzie jazda taka typowa, musimy oszczędzać maksymalnie. Strasznie gazuje ziomek niestety. I spokojniutko. Spokojnie. Luziczek. Przepchamy przez tunelik akurat. I husi. Jezu. Ty, czy już jest koniec? Ty, już jest koniec. No, czyli na luzie też palił. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Ziemia jest darem dla nas wszystkich, żeby wykorzystywać ją jak chcemy i zapewnić być sobie i swoim rodzinom. Okay. To nie moje słowa. To Bóg dał nam nad nią władzę. Okay. Jednak niektórym to nie wystarczało. Chcieli więcej. Kończyły się zapasy paliwa, wywindowali ceny, żeby móc skupić władzę we własnych rękach. Chcieliśmy zbudować tamy w celu produkcji elektryczności, ale szlaki łososi były ważniejsze niż ogrzanie naszych domów. Chcieliśmy ściąć kilka drzew, żeby wybudować domy, ale gniazda pruszczyków plamistych były ważniejsze niż cały przemysł drzewny. A teraz, kiedy federalni skryli się pod ziemią, można powiedzieć, że wyeliminowaliśmy pośredników. Świetnie. Nikt nie powstrzyma nas przed wzięciem tego, co nam należne. Ktoś wie, czy te kanistry spawnują się w tych samych miejscach? Tylko wiesz co, Cole? O, tak, dobra, się zapamiętać. Tutaj na tej przyczepie są, dobra. No, dajesz, dajesz. Dobra. Mieszkacie w tym osiedlu, tak? Tak. Muszę zjarać do końca tę strefę lęgową. Okej. Okay. Dobra, strefy lęgowe. Podoba mi się to. Tu jest kucyk. O! Kucyki są w tej grze. Też spoko. Analiza. Mamy metalne kategorię numer 1. No i zobaczmy. Co jest? Jakiś skryptu, nie? Ale nic poważnego. Okej, okay, w tym domku? Okej, okay, myślę, że w tym domku coś będzie, ale nic nie ma. Teraz tak, to jest niestety... proch szczelniczy. Powtarzałem pewnie to kilka razy, ale rzeczy, które mnie irytują w grze, to jest to, że na przykład w niektórych momentach kamera, obsługa kamery myszką zwalnia. I to... Jezu, ludzik! Boże. Spacją się wchodzi do góry, on przeskoczył. Sprawdzę, to jest taka duża siekiera, nie? Czy ona jest dobra? Ty, obrażenia! Wygląda jak genialna siekiera. To topór strzelacki, przepraszam. Teraz tak, tutaj chyba są schody, tak? Właśnie przy tym przetoczeniu. Teraz tutaj ładnie, nie przeskakuj nad wszystkim. Że rozpadnie się, będziemy ją cały czas naprawiać. Mam nadzieję, że będzie jakoś dało się ją ulepszyć. To taki sam topór strażacki. No i w sumie... Okej. Okay.
odczuwa ból, czyli on jest raczej dobrym człowiekiem. Gniazdo. Musi gdzieś tu być. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. No trzeba, trzeba. O. Topór elegancki. Co jest? Ej, było na stówę na jego głowie wycelowane. Przepraszam, i teraz strasznie głupi. O Boże, nie zapisałem chyba po tym wszystkim. Tak. Nie, zapisałem tutaj, dobra, mam te odruchy, dobra, super. Sorry. Ej, ale byłem pewien, tak, że było na jego głowie wtedy, co oddałem ten pierwszy strzał. Mniejsza z tym. Tak, nie czaj, o co chodziło z tym skryptem tutaj, wchodząc przez tą tą. To jest jakieś do ucieczki przed zombiami? Chyba tak. To się przyda. Dobra, stąd chcemy tylko ten topór strzelecki, który był na drzwiach, z tego co pamiętam. Okay. I od razu tniemy. Szkoda, się obrócił. Dobra. Kolejne trofea. O. Dobra, gniazdko zniszczone. Dobranoc. Jezu! Ale nie wiem skąd się wziął. Kurczę, sorry. A wyszła siara dziwna. Tylko nie wiem jak do tego doszło. Mieliśmy full zdrowia. I nagle po prostu ludzik dostał i padł. Co my tu mamy? Kolejna trofeum. Babo. Jezu, było to taki jeden moment, kiedy mogłem ją zarażnąć, tą babę. Co ty na to? No właśnie. To jest jakieś miłe ziółko. Przydadzą się. Tu mnie za drzewem nie znajdą. Drzewo psuje ich pole widzenia. Aha, i tak, to jest mądra sugestia. Ten moment, baba tutaj przyszła. Żeby, korzystając teraz z chwili tego, naprawić toporek. A teraz tak, skąd ja wziąłem ten przepis na deskę? Jeśli się gdzieś wyszukuje po prostu jako przepisy craftingu?
Co tu jesz? Dobra. Okej. Że znalazłem w bunkrze. To są przepisy. Natomiast jeszcze muszę powiązać, co robią te mapy skarbów, które znajduję w bunkrze. Po prostu pokazują okoliczne pierdolety, nie? Wejdzie tak wysoko? Wespnie się pan ludzik? Elegancko. Jezu, po wciśnięciu na przykład tej czytowizji przez chwilę jest zwolnienie czułości myszy. Oj, teraz też ciągnęło mi tą myszkę. Są takie niestety irytujące detale. Zamknięte. Ty, zamknięte, co jest? Z ciekawości, mogę to rozwalić? Nie. A, szkoda. Szkoda, to psuje immersję. Takim toporem powinien się dać rozwalić wszystko, całą Polskę. Materiał o Days Gone. Musi być gdzieś tutaj. Żeby sfinansowali sequel. Potencjał sequela jest duży, bardzo mi się podoba, co tutaj można by zrobić w tej grze, bo jest fajna. Coś tu śmierdzi. Aha! Nie wiem, czy to wypaliło w ogóle, moment. Jezu, ładnie, ładnie ją za... O Jezu, jak mi się podoba teraz ta walka. I w sumie realistyczne, nie? Bo jak ją waliliśmy z deski, no to czego mogą oczekiwać? To jest przyjemne. Że wszyscy ją krytykowali, ale ludzie byli tam zblazowani już tymi innymi grami, tak? Niestety. Tam wszyscy wtedy, co tam jakieś, pewnie były jakieś Ubisofty. Jakie wyszły? Był teraz Egipt, tak? I potem Wikingowie, czy jeszcze był jakiś w międzyczasie inny Ubisoft? Nie spaliłem gniazda, no właśnie. Kurczę, czemu się to nie spaliło? No Boże. Aha, jeszcze była grecki, Jezu, ale Ubisoft nawalił tych swoich tych. Jeszcze był grecki przecież. Ej, to muszę wyłączyć już, bo to wszystko wiem, a się powtarzasz piąty raz. Dostał w ramię niestety. Nareszcie. Muszę przeładować. W końcu. Jezu. Widzicie, to było w głowę, ale to chyba fizycznie leci. O, teraz cytowałem trochę nady. No nic. Tak, jeszcze był Londyn. To na tym. Mi się odkąd weszło Unity Assassin nie podobają. Znaczy nie są asasynami, o. Czyli mamy problem, tak? Bo nie mamy już kategorii przedmioty ten. Brakuje jak zawsze nafty od babci. I to jest coś, co... Nie wiem, czy to jest jakieś pewne źródło nafty w tej grze? Może w tym domu coś będzie jeszcze. Że najlepszy asasyn od dwójki. Znaczy, nie wiem, nie odbieram tych ostatnich asasynów jak asasyny. No, dla mnie to są jakieś dziwadła. Czy one są spoko, ale to nie jest już, nie są te emocje, co w tych... Brakuje mi tej wspinaczki asasynowej bardzo. Gdzie się ludzi tak ładnie, pieczołowicie wspinał. Może w tym domu coś będzie? Nic.
To jest to cały czas, tak? Że jest zamknięte. O Boże. Mamy kolejną szansę. Bozia dała. Żeby to zrobić. Czy da się z tarasu tam wejść w tym moment? No nie, taras dosięga tylko tutaj. Aha, dobra, stąd można wyjść. Chyba to zamknięte. Ty, to znam myślenie. A? Wow. Co to jest? Mina. Mina zbliżeniowa, bomba wiodąca, bomba zbliżeniowa. I leki dla mamy. Na pewno się przyda. Mnóstwo amunicji od Amerykanów. Wow, amunicja mamy tyle, że możemy iść na jakieś te... Na te hordy. Pasowałoby zapisać w sumie. Zapisałem, bo to nie ma co potem powtarzać wszystkiego. Motorek od tego jest. Jezu, chodziłem na stojąco. Jednego zajedziemy. O Boże! Ludziku, nie! Biegnij! Dobra. Kurde, jaka bzdura! Boże! Wkurza mi ta zmiana pozycji tutaj. Że on czasami zmienia pozycję z własnej woli nie wiadomo kiedy. I to jest wielki przypał. Kurde. Wtedy na stówę chciałem być kucający, tak samo jak zmieniają mu się bronie samoczynnie. Myślałem cały czas, że tam idę pionowo, ale niestety on się okazało, że niestety idę na stojąco. Zresztą głupia babo. Tobie. No. Chyba mogę coś z tego zrobić. Jezu, jaki złośliwy zombiak. Niech mnie zabiją już. A, latarka do włączenia biegania. Zaraz zobaczymy. Kurde, no są takie detale, które irytują. Te czułości myszy. Nie wiem, mam nadzieję, że to ogarną. Jestem ciekaw, skąd mi to w ogóle się wzięło. Jak nie, to... To, co koleś zrobił, tak dynamicznie wyskoczył. Zmianie broni chyba też jest, tak? Zmienia broni. Tak, jest zmiana czułości przy zmianie broni. Oho, dobra, zajebiście. Fajnie wyszło. Oj, chyba nawet nie wyszli.
co jest? Czy tłumik zmniejsza obrażenia? To był head, nie? Ten pierwszy. Sprawdźmy to. Trzeba się dowiedzieć. Jak w życiu. Ale ciekawe, czy tak jest. Ciekawe, czy tak jest. Czy właśnie aręguje celność. No to jest pocieszające, że wiemy, że to się poprawi, bo będzie po prostu... lepsze będą brońki i sprzęcior. Teraz to. No powinno zapalić, nie? Dobra, zaliczyło zapalenie. No niestety, aha, teraz tak, na tym balkonie były gadżety fajne. Ciekawe, pierwszy przeleciał... W końcu. Przeleciał zupełnie, nie trafił. Tak? Tak by goś nie trafiał. A drugi zabił. Kurde, jestem ciekaw. Ciekawe. Pistoletem ma, bo wydaje się, że karabinem nie ma tego... Ciekawe, znaczy to jest, jak to jest taka zasada, że tak to strzela, to spoko. Ostatnio tego tutaj nie było. O, czy więcej się zde skończy. Zaraz. To jest jeszcze inny domek. Zamknięty na głucho. O Boże, sorry. Czy musimy wejść tam? To jest dobre. Toporek to jest dla dziecka. Przyda się. To się przyda mu municja. Więcej nabojów, tak. I nie było tutaj niestety, nie było. Więc nie mamy niestety podpałki. A jeszcze są aż trzy te. Trzy te dziadostwa. Zapisałbym na motorze. No i łudzimy się, że będą gdzieś dalej, no. Jak kondycja tego 100% toporek, no dobra. To jakiś ładny dom jest. Tylko trzeba zrobić zapis. Ten śmieszny. Patrz, niektórzy chodzą tak, niektórzy chodzą wyprostowani. Jestem ciekaw. Od czego ta ich filozofia chodzenia zależy? Czy to trochę jak Wiedźmin? Tak, lepsze od Wiedźmina. Dla mnie. Dobra, quick save unio do mnie. Wyszedł quick save unio, świetnie. No dobra.
A, karniemy się. Spokojnie. Okej, okay, dokej. Teraz tak, domyślam się, że pod silnikami jest tylko złą. Co jest, Diakon? Nie chcesz tego wziąć? Okej, okay, czasami nie chcę wziąć niczego. Następne gniazdo. Do dzieła. Właśnie nie wiem, czy więcej doświadczenia wpada za człowieka czy zombie. Co tam? Jest pan Ardian. Mówi, że ten wymęczy. Tak, VR-chat to jest totalnie, to jest terapia. To jest absorbujące psychicznie. Tylko musimy do tego częściej wracać niestety, tak? Żeby ten... Każdy będzie musiał przyjść, powiedzieć jak się nazywa i tak dalej. To jest dobry pomysł na... Co jest? A, i tłumik był w samochodzie. Szmata. Lekunie. No weź. Jezu, okej. Okay. Ja przepraszam, tam coś plumka, nie powinno. Tak, lajeczki z Facebooka. Nie, to nasza tajna grupa kościółkowa Robertsa pisze. Tak całkiem serio, tam powiem, co tam pisze, nie włączyłem jej. Ty no, Jezu, ale to jest... Czy to jest jakiś błąd tej gry, że celowo tak... Czy no, no rozumiem w sumie, ale to jest bardzo ważny element wypełnienia misji, żeby dawać po prostu graczom te surowce do wypleniania zombiaków i nie daje nam tych surowców. Co do licha? Ej, to jest irytujące, powiem szczerze. Chciałem zrobić sobie to zadanko, a niestety nie mogę, no bo... no nie. Że poziom trudności może wchodzić w grę. A to jest dobre pytanie, jak to się dużo różni. Że uwiarygadnia świat. Nie jestem na to super zły, natomiast widzicie, jak to opóźnia rozgrywkę. Znaczy nie, jakby chcieli uwiarygodnić świat, to bym powinien móc zrobić... te koktajle Mołotowa z benzyny, której tu jest dużo. W tym świecie. O. A tak, w ten sposób... Nawet bym wolał, żeby była osobna koktajle na... gniazda potworów i osobne koktajle na... na ludzi. Zapultałem się tutaj w tym obszarze. Podjedziemy trochę. Dajesz, dajesz.
tutaj już nic nie ma. Aha, moment. Pamiętaj, żeby zapisywać. Szybko się spawnowało, bo pusto. Ty, zepsuło się już? Bez jaj, nie. Zmarnuję całą misję, zginę, ale... gdzie to było? W tym było na dachu jeszcze z druga. Nie czaję tego skryptu. On jest słodki, ale po co? Ciekawe, czy miałem wchodzić pod drabinie. No ludzik, Boże. I znowu zespawnowało ich. To ich szybko spawnowało, ale to jest logiczne, bo to jest niby to gniazdo potworów. Ej. Legend of Grimlock 2 pyta Mugiwara Roronoa. Kurde, zobaczymy. Musimy się wyrobić ze wszystkim. Uwaga. Ostatnio skok nie wyszedł. Też są gniazda. No, wchodzisz, Paweł. Kurczę, no spaliłbym, ale bym napalił wszystkim na tym miasteczku, tylko widzimy, jaki jest problem. O kurde. Czy jest to jakaś baza, żeby schować ten? Zobaczmy się. Przebijalność pociski, tak? Dobra, jest celowanko. Super. Myślałem, że ją przebiję, ale... To jest fajne miejsce, nie mogę tutaj wejść. Tak, nie mogę. Czy wchodzą w tej drabinie? Nie.
O Jezu! Ześliznął się. Tak, jak biegnę, wciskam kucnięcie, to on robi taki ślizg. No okej. Okay. Kurczę, gdzie są jakieś te babcine? Nie ma nic. To jest niestety proch. Ej, straszny jest to kryzys. Nie wytrzymam nerwowo tych jaj. Jeden surowiec, który blokuje cię tak totalnie. Tak, resztę mam przybyczonej ilości surowców. Nie mam tego. Kolejny tłumik. Niektóre typy mam... O Jezu, jest. No to jest jeden molotow. Ty hungry gym. Jezu, takie pancake'i są dobre. Zapalił się, będzie zaliczyło. A, trzeba przepis znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko teraz co się dzieje z kraftowaniem? Broń specjalna. Tłumik do broni specjalnej? Wow. Kurczę. Tylko najgorsze, zostawiłem niestety kuszę. Kusza... A, takiej nie używałem. Tak, będzie pewnie lepsza, to będę z tego korzystał. Motorku. Czy musimy zasejwować? Ktoś przewrócił mi motor znowu. Żeby wrzucać w gniazda kanistrę. Nie da się tym. Dobra, z tym kanistrem brzmi dobrze. Tylko, że też jest, nie są tak łatwo dostępne, jakbym chciał. Zresztą się zmieszczę, sorry. Słynne ostatnie słowa. Weźcie, proszę, coś naprawić. Nie, halo, już się bałem, że się zepsuło, Jezu. Jezu, a się wystraszyłem. Taki dobry topór. Oj, teraz tak, X-y na mapie. One oznaczają, nie wiem. To faktycznie szerokie drzwi. X to trupy, ale trupy w sensie takie, które można zlutować. Więcej złomu. Nie, to nie są trupy zwykłych ludzi, tylko trupy, w sensie zwykłych trupów, żywych trupów, tylko trupy ludzi.
mi się dużo bardziej podoba niż The Last of Us. Nawet nie ma co porównywać. Wiadomo, no tam grafika ładna, to, że tam mordę krzywiła babka, bardzo spoko. Ale jako gameplayowo super, się myszką można grać klawiaturą na NVIDII, tak? Złego słowa powiedzieć nie mogę na ten temat. Tylko zagadka jest trudna, moment, moment. Fabularnie mnie w ogóle zmęczyły te baby strasznie. Strasznie, tamta logika, te teksty, wszystkie tłumaczenie, masakra. Po The Last of Us byłem zły. Tu jest takie... Byłem zły, nic więcej. Co to? Flashbang. Błyskowo-hukowy. No bogactwo, ale widzicie, czyż jest wart człowiek tak z takim bogactwem, skoro nie ma najważniejszego bogactwa, czyli po prostu nafty od babci. Kilof. Trochę większa wytrzymałość. Trochę mniejsza... Okej, kilof brzmi spoko. Mamy super bombę, ale no to skoro jest overkill, mi się wydaje. Wszystko na maksa. Bandaże to... Ty, jedna... Aha, zaraz, mamy jedną rzucaną granat. Ty. Jeden młotow jakoś się skąd się wziął, nie wiem skąd, ale jest. Tak gładko teraz spadł, nie? Ty, tu coś... Coś tu ma być. Tu. Nie, na górze tego nie było. Jest to jakiś znaczek, że to jest jakiś znak widokowy. Nie wiem, tu, na tym tarasie? Na dachu, na gigadachu? Jezu, Krzysztof, nie. Wejdź tylko do góry. Nie tak, to jest zagadka. Bo chciałbym wejść na tym... Jezu, nie, coś mi tutaj... Okej, dobra, udało się. Dobra, jestem tu, gdzie chciałem. A! Poznaj zemstę śląska. Nie bolało. Czy warto to kupić? O! Tym wysadzimy następny. To teraz tym... Moment. Co, przy drzwiach wyjściowych? Nie trzeba, co chodzi w tej... No dobra, to... Jezu. W życiu nie wpadł, że to jest coś wartościowego. Oj, to. Idziemy niestety na przejażdż... ten... Benzyna. Benzyna. Ty, tam jest gdzieś daleko. Kościół! O Boże. Tak? Nie, za kościołem. A jak kościoła pójdzie? A, to za chwilę. Najpierw praca, a potem przyjemność. Tak, spalimy kościół.
Nie, no wychodzi, że kościół jednak. Tylko na mapie go nie ma. Moment. Za kościołem, dobra. Czy jakby The Last of Us było otwartą grą, byłoby lepsze? Tak. Ten początek był fajny w The Last of Us. W sensie ten, gdzie tam się już chodziło z tą laską i na koniu. To było słodkie. Muszę być już blisko. Tam jest kolejne. Czas na. Zobaczymy, czy tak. A, bez znaczenia, tak będzie głośno. Nie, co ty zmieniłeś? Boże, to mnie wkurza. Że ludzik zmienia sobie brońki. Ty spaliło to? Nie spaliło tego. O Jezu. Celuję prosto w ich głowy, wtedy... O! Ładnie schakowało. Wpuści ksiądz? Dobra, to sobie przeładowałem. Trzeba przycelować. Trzeba poczekać chwilę. Dobra, chyba się spajczyło. Co, były takie emocje, że nie zwróciłem uwagi. Pasowałoby zapisać, bo dużo przygód było. A. Okej, już jest wesoło. Maczeta z noża i kosiarki. Niestety wytrzymałość duża, ale bieda. Bieda! Okej, prochu mamy max. A, nie mogę teraz zrobić tej giga brońki. Co to jest aż tak wartościowe? Te magiczne pociski, które zatruwają życie zombiaków. Czy tak, po drodze gdzieś był jeszcze jeden, teraz gdzie, jak go gdzie wypatrzeć? Jeszcze jeden baniak. Tylko nie pamiętam gdzie niestety. Czy Days Gone dalej fajnie? Tak. Im dłużej, tym w sumie bardziej spoko. Bo pokazują się nowe możliwości zabawy. Zobaczymy, co się kryje w takich samodzikach śmiesznych. Ty, można. To będzie bazooka pewnie. O kurde, jest 20. Ty, co za ten. Nikt nie wchodzi po tym, nie? Nie ma tam żadnego. To skończymy już tutaj na Invili ten wypalanie tego wszystkiego. Dobra. Co spowodowało? Nie, nic nie mówię o epidemii. To jest bardzo właśnie spoko. Znaczy ile można tam truć, tak? Że, o Boże, w zakładach Orlenu doszło do wycieku jakiejś tam substancji. O mój Boże. Tylko po prostu, tak? Baba leciała helikopterem, cyk, zniknęła, nie ma baby, cała fabuła. I spoko, tak? To jest super. To bardzo szanuję. Dobra, też od razu konkret. Już żyjemy tutaj, kowboje, dinozaury i ten... Spoko, nie? Tak, program... Jak państwo wprowadziło program Benzyna Plus, albo... Teraz można by zwalić na szczepienia. Ta? Nie byliśmy w tych w tej pancake'owni. Chyba. O Jezu, Boże. Przepraszam, zobaczyłem aż takie surowce niesamowite. Butelka prawdziwa. Nie byłem w kościele, nie byłem. Kościół na deser. Ta? No chyba, że... Nie, dobra, jutro muszę rano wstać z psem.
Zobaczymy, co ma pan. Mam do niego kilka zabawek nowych. Więc muszę dzisiaj z nim jeszcze poćwiczyć, żeby jutro ogarniał. To jest pies małpa. Co tu niby jest jeszcze? Moment. Co tu jest? Kurde, jakiś jest znacznik, ale... Kim ty jesteś? To jest ten taki... Dobra, zaszaleję. Że podstan... No, ludzi tak nie chcę podnieść. Dobra, save unika. Tankunie od razu. Ciekawe, jak pompa działa. Chyba wystarczy. Czyli 500 zł za szczepienie? Co ty mówisz? Muszę od razu to ogarnąć. Czy 500? Nie, czy warto się schylać. Ha, to była jakaś zagadka. To nie było w prostym... Można tak przez... Mam nadzieję, że gra zaliczy. Czym ty chcesz rzucić? Granatem odłamkowym, okej, motołową. Aaaa, słyszałem tylko... Pies. Słyszałeś, to nie było tylko brrr. Psy jak wiedźminie. Co jest? Aj, Jezu, babo. Nie ma... Jezu, sorry. Myślałem, że to nie ma się śmierci, a ten... Może to jest ten, czy mogłem się wyrwać. Nie, te wilki z dupy mnie tutaj zdziwiły strasznie. No nie wiem, gdzie one były. Człowiek sobie snajpi? I nagle wpierdziel. To jest spoko, tylko że kurde... Dymi się. A nie, dobra, okej, przepraszam, miałem się pultać. Mamy to! To są... Czy 1/4 już tych lęgowych w grze zrobione? Teraz powinno tu być mniej świrów. Właź do środka. Nareszcie. Następny. Chodź. Dobra. Ty, co, nie mam złomu? Nie wiem, to zajmuje. Czy były duże hordy? Jakaś jedna sobie chodziła i wytłukła mi jedną bazę diabłów. Ale oprócz tego... Oprócz tego nie. Dojedźmy tam, co chcą. Chyba zapiszemy. Zobaczymy, rozpędzi się. Przyspieszenie ma, dobra. Z 5 do setki powinien robić, tylko ta 50 pewnie setki nigdy nie osiągnie, tak co? Jesteś dobry? To jest dobry? Zły? Trójkącik? Halo? Halo?
Halo? Wszystko okej? Już dobrze? Halo? Dziesiątka. No, w dziesiątkę, prawda. A? Ech, zawsze. Hej, hej! Będzie dobrze. Hej, hej, słuchaj! W syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Pójdę, pójdę. Dokąd? Pokaż mi, pokaż! Te gadki mogli zrandomować. Mark Copeland, ile by kosztowało 20 linijek u aktora? Byłoby już po mnie. Nigdy bym się stąd nie wydostał. Dzięki. Co? Tak. Powiedz, że to, czy to nie jest jakaś czubówna, która bierze tam pewnie tysiąc złotych za słowo, tylko jakiś pewnie random, nie? Który... Dokładnie 4 tyskie za wszystko. No to jasne. Dobra. Strasznie mi się podoba to życzenie, to jest fajne. Że takie, ta strzelanka mi się podoba, jak on... tak to jest właśnie. To jest realistyczne. Okay. Tak, tak bywa na motorze. Zasłoniło i te... Muszę, czekaj, złom jest w samochodach, nie? Jezu, to nitro. Nitro w motocyklu, kto to wymyślił, szczerze mówiąc? Snajper poluje. Przerwę to. Snajper poluje? Tak? Zobaczmy. Snajper powiedział. Snajper poluje. Tak powiedział. Tylko boję się, że te, właśnie te pytajniki znikają. Tutaj był znacznik, ale podejrzewam, że on zniknął już. Właśnie zawsze tak, że dochodzę do znacznika i już go nie ma. I tyle, no i co? Tak, ale po co nitro w motocyklu? Rozumiem, w 50 centymetrach, tak? Nie wiem w czym. Ale tak? Właśnie zawsze jak wyskakują te pytajniki, to nie wiem, czy tam muszę podjechać motocyklem, żeby zawsze była konfrontacja otwarta? Tego nie rozumiem. Ale w motocyklu zawsze masz, w większości przypadków masz przerast mocy nad wszystkim, nie? Więc takie nitro... Trochę bez sensu, że miałem jakąś strefę. No właśnie jest tutaj coś takiego, nie? To. Co to jest to niebieskie? Jezu, to nie pamiętam. Uwaga, dzikie zwierzęta. No, przynajmniej nie trzeba się już przejmować ruchem ulicy. Okej, okay. Tak. Upolujemy. Fajnie się poluje te zwierzęta właśnie. A bez tłumika. Chciałem sobie upolować właśnie takie zwierzę, bo z tego względu to są surowce, nie? Pytajniki zmieniają się w inne znaczniki. Aha, dzięki, Huang. Tylko co to jest to niebieskie w takim razie? Łoś. Tak? Tu. Co to za ten niebieski? Ktoś się zna? Ktoś coś wie? Nie, dobra, dojedziemy to i niestety koniec. Czy to wizji użyć? To już jakieś tu wrócimy.
czy był obszerny VR do RDR-a, nie? On jest taki na... Bieda VR. Jak to masz za drogę prowadzoną sekundę? A nie, faktycznie tam miałem jechać. Dobra, sorry. Jezu, już przepalił pół baku. Myślałem, że mój trup dużo pali. Ale jego więcej. Wolno jeździć, jak jest zepsuty, czy co? Czy opony mi się nagle przebiły? Nagle patrzcie, jak się wleczę. Jaki model jazdy? Okej. Okay. Może być. Podoba mi się, że nie ma jaj Kojimy. W sensie wywracasz się, to jest spoko. Zepsuty. Oj, musimy gdzieś rozkręcić samochód, wyjąć złom. Założyć do mojego. Czy będzie ktoś w niedzielę Grand Prix Monaco? Ja będę niedługo już. Czekam na kierownicę i będę robił własne Grand Prix. Ty! Tu goście zostawili... Co? Wykorzystam to. No wykorzystam to. Jezu, sorry. Podejrzewam, że na padzie by się fajnie jechało. Ciekawe. Ile lat musi minąć, zanim to wszystko w końcu zniknie? Fajny obóz dla uchodźców. No, lepiej by wam wszystkim było w syfie. Nilo nie było w stanie was przed niczym obronić. O, pies już dzwoni. Cóż, zrobimy tylko tutaj coś i tyle. Co tu miałem zrobić? A, to chyba nie dzisiaj. Szkoda, bo tak mamy... Mam już długi odcinek i w ogóle... Więc tak, save'unia. Bardzo przyjemna gra. Straszny relaksik. Więc cięciunio.